Nagrody i medale w dziedzinie polityki społecznej przyznane. Uroczystość wręczenia laurów odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Otrzymują te wyróżnienia osoby szczególnie zasłużone i działające nie rok, nie dwa, ale w jakieś na stałe utrwalone w tym systemie polityki społecznej Chorzowa. Pani Iwona Nawrot, która prowadzi Centrum Uskrzydli i Dzieciaki, robi fantastyczną pracę, jest aktywna, jest pomysłowa, potrafi ściągnąć wokół swojej idei, wymyślonej przez siebie, przez męża, ściągnąć ludzi, którzy potrafią z nią współpracować, ale co ważne, ona też potrafi współpracować. Ja nigdy nie mam takiego nastawienia, że pracuję dla nagród, czy oczekuję jakichś nagród za swoje działania, ponieważ to, co robię, jest wypełnieniem moich pasji, moich przekonań do tego, co jest ważne, więc tak naprawdę dla mnie największą nagrodą jest uśmiech dziecka, zadowolenie, spełnianie tych wszystkich celów, które chcemy tutaj realizować. Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych to jest również instytucja, która długo już funkcjonuje na terenie naszego miasta i wykonuje coraz bardziej potrzebne zadania. Mi w tym domu mieszka się dobrze, ponieważ mam pojedynczy pokój, mieszkam sobie sama, mam w tym pokoju wszystko swoje i ja po prostu sobie robię to, co ja chcę w tym pokoju. Mamy całodobową opiekę medyczną, tutaj pracownicy socjalni, pracownicy techniczni. Wszyscy stwarzają nam dodatkowe jakieś możliwości działania. Dla nas jest to olbrzymia, przede wszystkim satysfakcja, olbrzymia radość, że zostaliśmy zauważeni, docenieni, a nagroda, charakter nagrody zespołowej tym bardziej mnie satysfakcjonuje, bo jest to forma podziękowania kadrze naszego domu, która swoje obowiązki wykonuje bardzo rzetelnie, profesjonalnie, z dużym oddaniem. Warsztat terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie. Bardzo sobie cenimy to, że w ostatnich latach powstały tam warsztaty, powstał dzienny dom pobytu. Miasto 6 lat temu zainwestowało tam znaczne, w siedzibę na ulicy Beskidzkiej, zainwestowało znaczne środki i myślę, że teraz mamy przykład tego, że inwestycja w pomoc społeczną również skutkuje tym, że możemy realizować bardzo ważny wycinek polityki, czyli wsparcie tym, którzy najbardziej tego potrzebują, czyli osobom niepełnosprawnym. Jest to czasem mozolna, ciężka praca, ale daje naprawdę dużo satysfakcji, dużo radości, dużo takiego spełnienia w pracy po prostu. Na pewno nie jest nudna. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy tak wyróżnieni. No i na pewno duża motywacja do dalszej pracy, którą na co dzień mamy, ale na pewno da nam skrzydeł. W miniony czwartek radni dokończyli obrady pierwszej sesji Rady Miasta. Radni, którzy zastąpili w Radzie osoby nominowane na zastępców prezydenta, złożyli ślubowanie. Aleksandra Zimnik, Szymon Piecha i Marian Salwiczek. Kilku nowych chorzowskich radnych opowiedziało nam, jak widzą swoją pracę. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wyróżnienie, bo udało się zdobyć mandat radnego. Co prawda wskoczyłem do tego pociągu na samym końcu i sobie tego trzeba powiedzieć, więc teraz te 5 lat to jest taka praca i udowodnienie tego, że warto było po prostu w tej radzie się znaleźć. Po 4 latach miło, że mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem. W poprzednich wyborach zabrakło mi 2 głosów. Niesamowita historia. Myślę, że ten czas pozwolił mi nabyć przede wszystkim pewnego dystansu, innego spojrzenia na sprawy. Przede wszystkim jest to obowiązek i takie poczucie odpowiedzialności za tych, którzy na mnie głosowali. Wiem, że wśród wyborców byli przede wszystkim rodzice moich uczniów, więc jakby czuję się taka zmobilizowana do działania, oni we mnie wierzą. Mam nadzieję, że nie zawiodę tego zaufania, które wyborcy we mnie pokładają. Bardzo ciekawe doświadczenie. Na pewno powiem, że dziękuję na pewno swoim wyborcom, tak? Bo to od nich
oni zadecydowali. Uczucie jest bardzo fajne, teraz tak naprawdę czeka nas ciężka praca. Ja myślę, że jakoś nie jest to dla mnie wielki przeskok, ponieważ przez całe życie pracowałem dla Chorzowa, czy to będąc przewodniczącym Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa, czy ławnikiem Sądu Rejonowego. W urzędzie bywam bardzo często, ponieważ Planetarium Śląskie, mimo że organem prowadzącym jest województwo śląskie, to jednak powiązania z Chorzowem są zawsze bardzo duże. Ze strony człowieka, który ma chęć do działania, będę starał się jak najbardziej pomagać mieszkańcom miasta Chorzów z wszelkimi zapytaniami, prośbami, sugestiami, które w mieście należałoby coś dla lepszego funkcjonowania miasta zrobić. Będę to wspierał. Te komisje już nie będę wymieniał, Ciekawi Świata to nazwa nowoczesnej zielonej pracowni biologiczno-geograficznej, która powstała w Szkole Podstawowej nr 12. Mamy nową pracownię biologiczno-geograficzną, która powstała z funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Poprzednia sala mi się nie podobała, nie lubiłam mieć tu lekcji, a teraz jest fajnie. Ja najbardziej się cieszę z tej mapy, bo ja bardzo lubię dowiadywać się o różnych miejscach i często potem wygoogluję sobie, co tam jest ciekawego. I no po prostu czytam nazwy miast, uczę się tych stolic czasem. Cząsteczka wody, czyli H2O. Wcześniej była tu zupełnie inna sala lekcyjna, więc wszystko, co dzisiaj możemy podziwiać, jest zupełnie nowe. Sala została od podstaw wyremontowana, jest nowa podłoga, nowe ściany, nowy sufit. Wszystko zostało zakupione właśnie w ramach nagrody. Takich pięknych sal jak ta jeszcze nie widziałem, bo ona jest nowa i specyficznie wyposażona. Tutaj model RNA. To wszystko jest takie czyste, takie jasne. Myślę, że uczniowie dzisiejsi będą z przyjemnością spędzali tutaj te godziny lekcyjne, z przyjemnością będą chłonęli wiedzę, którą panie nauczycielki im będą przekazywały. Spirobus, informacja o smogu i dopłaty do budowy ekologicznych kotłów to tylko niektóre działania, które wykonuje miasto w walce ze smogiem. Walka z niską emisją jest tutaj dość mocno w Chorzowie propagowana i wymiany pieców od lat, które prowadzimy za dofinansowaniem tej procedury całej, jest skutkuje tym, że wymieniliśmy już około 5000 pieców. To jest w skali miasta bardzo dużo. Wziąć sobie pełen wdech i spokojnie wydychamy jeszcze. Dzisiaj też właśnie jest badanie spirometryczne w Spirobusie w Chorzowie na rynku. Badanie polega na tym, że robimy wydech i wdech. Są takie 4 powtórzenia, to trwa jakieś 5 minut, robimy spokojny wdech i wydech i również robimy energiczne wdechy i wdechy. Sam się przebadałem, na szczęście wszystko w porządku, nie jest to nic strasznego, nie boli i że tak powiem, nie obserwuję jakoś wiele czasu i wiele uwagi. W tej chwili zostały zamontowane na urzędzie czujniki, które wyświetlają informacje o stałym poziomie zanieczyszczenia. Na razie jest jeden na urzędzie. Planowanych jest jeszcze 5 dodatkowych w różnych dzielnicach, tak żeby ta informacja dla mieszkańców była informacją dostępną.